Za lodami przepada niemal każdy, szczególnie latem, kiedy temperatury są wysokie, pyszne lody są sposobem na dobry humor i ochłodę. Ale można je jeść też zimą, bo na szczęście ten zimny przysmak jest dostępny zawsze i wszędzie, a ich wybór jest tak duży, że trudno się zdecydować, widząc tyle fantazyjnych nazw i smaków. W dzisiejszym odcinku programu udamy się do Zatora, który słynie nie tylko z Doliny Karpia, ale jak się okazuje również z produkcji lodów naturalnych. Poznamy właścicieli firmy Lollipoli, która powstała na bazie 10-letnich doświadczeń mistrzów cukierniczych. Swoje doświadczenie i pasję zawdzięczam swoim rodzicom, Annie i Bolesławowi Urbańskim, którzy prowadzą swoją cukiernię już ponad 30 lat. I oni od małego już zaszczepili we mnie taką miłość do tych słodyczy i pasję i ten smak, zawsze wysokiej jakości produkty. Rodzice bardzo mnie wspierali, zachęcali, pokazywali, zabierali na różne pokazy, poświęcali sporo czasu, żebym rozwijała się w tym kierunku. W swoich cukierniach przedtem sprzedawaliśmy lody koncernowe. Nie zaspokajało to naszych potrzeb, ani potrzeb klientów. Wszystko zaczęło się początkiem roku 2016, kiedy pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowych produktów. W tym przypadku to były lody naturalne. Podjęliśmy z żoną decyzję o rozpoczęciu produkcji. Poprzedzone to było wszystko już około dwuletnimi staraniami się, zwiedzaniem, oglądaniem, co dzieje się w branży lodziarskiej. Zaliczaliśmy wcześniej już targi w Rimini, na których pokazywane są wszystkie trendy, jakie panują w lodziarstwie światowym. Śledziliśmy również konkurencję, jak to wygląda, jakie lody są najbardziej na topie, które są najbardziej popularne, smaki. Patrzyliśmy na badania, jak wygląda spożywalność lodów w Polsce. Jeśli chodzi o nazwę Lollipoli, jest ona kluczowa. Długo nad nią myśleliśmy, żeby po prostu była świetnie wymawiana w różnych językach, gdyż firma działa też międzynarodowo i zależało nam na stworzeniu brandu, który będzie na tyle rozpoznawalny za granicą, jak i w Polsce i będzie bardzo łatwe do wypowiedzenia. Nazwa oczywiście wzięła się od lollipopa, od języka angielskiego lizak, więc próbujemy robić wszystko, co jest pyszne, słodkie i do lizania, więc lody się wpisują świetnie w nazwę. Po okresie fascynacji lodami włoskimi, amerykańskimi czy świderkami wróciła moda na lody naturalne, wytwarzane według tradycyjnych receptur, dlatego bywają również nazywane rzemieślniczymi. Jednak oczekiwania klientów są takie, że produkty muszą być jak najbardziej naturalne, jak najmniejszą ilością dodatków, czyli produkowane na mleku, śmietanie, maśle. Bardzo istotnym elementem jest dostawa surowców od lokalnych dostawców, od lokalnych mleczarni, gdyż skraca nam to łańcuch dostaw zarówno do producenta, do nas, jak my również próbujemy skrócić dostawy do punktów handlowych, do których są dostępne nasze lody, ze względu na utrzymanie bardzo wysokiej jakości lodów. Nasze wyroby cieszą się bardzo dobrą renomą ze względu, że są bez jakichkolwiek konserwantów, bez spulchniaczy, naturalne. Dziś skup, dziś produkcja i jutro już towar jest w sklepach czy u naszych kontrahentów. Jednym z kontrahentów jest właśnie firma Lollipoli, dla której robimy specjalnie pod konkretne zamówienie. Nasi rolnicy mleko wszystko mają w ekstra klasie, nie zdarza się, żeby było coś pozaklasowego. Stąd jak jest dobry surowiec, to musi być dobry wyrób. Spożycie lodów jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o Polskę. Ono rośnie cały czas. Lody są spożywane coraz bardziej przez dłuższą część roku, nie tylko w lecie, również w jesieni i w zimie. Coraz większym trendem jest wychodzenie na zewnątrz z rodziną i niedzielne popołudnia spędzane przy lodach, czy weekendy przy lodach w lokalach. Coraz mniej według mnie korzystają Polacy z tego, że kupują jakieś tanie lody i jedzą je w zaciszu domowym, a coraz częściej widzimy, że jednak są już wycieczki jednodniowe i przyjeżdżają do lokalu, chcą spożyć lody jak najświeższe, jak najlepszej jakości, no i najlepiej u producenta. Tradycyjne lody stanowią ulubiony deser, jednak nie każdy wie, jak przebiega proces produkcji tych smacznych i podawanych często w niebanalnych kompozycjach gałek.
Głównym i najważniejszym etapem produkcji jest produkcja bazy, do której wchodzą najważniejsze składniki, czyli mleko, śmietana, masło, cukier. Kolejnym etapem jest pasteryzacja, czyli zagotowywanie i schłodzenie wspominanej wcześniej bazy. W następnej kolejności jest doprawianie lodów owocami, kawą, orzechami. Według badań numerem jeden w Polsce to jest wanilia i śmietanka. My do tego dołożyliśmy jeszcze jogurt naturalny z różnymi owocami. No i oczywiście standardowo truskawka to jest też numer jeden, jeśli chodzi o Polskę, z owocowych smaków. Dostarczamy również lody do segmentu Horeca. Bardzo wygórowane oczekiwania szefów kuchni. Musimy sprostać. Często są to lody o naprawdę niepowtarzalnych smakach, jak na przykład lody stosowane do przekąsek o smaku na przykład chrzanowym bądź jakimś naprawdę wymyślnym, robione indywidualnie pod danego szefa kuchni. No ale dajemy radę sprostać tym wszystkim wymaganiom, które stawiają nam przed nami restauratorzy. No, zauważyliśmy taki trend. Pojawiają się oczywiście klienci, którzy domagają się, aby serwować lody dla diabetyków o niskim indeksie glikemicznym, bądź lody tak zwane prozdrowotne, czyli z dodatkiem prebiotyków i probiotyków. I w tym zakresie podjęliśmy współpracę z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym roku. Mamy nawiązaną współpracę. Instytut będzie dla nas opracowywał receptury lodów właśnie takich prozdrowotnych. Od samego początku tworzenia marki właściciele mieli pomysł i aspiracje na stworzenie firmy, która będzie budować większą rozpoznawalność regionu. Jest zapotrzebowanie przy takiej ilości turystów w Zatorze na dzień dzisiejszy, w całej Dolinie Karpia. Bardzo dużo powstało atrakcji turystycznych, ekomuzeum Doliny Karpia. Także rozszerzamy tę ofertę. My też w tym uczestniczymy, żeby ta oferta była jak najszersza dla szerokiej rzeszy odwiedzających Zatora. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu pod tytułem Krówka Zatorska oraz produkujemy cukierki w kształcie rybek zatorskich. Także jest to taki rozpoznawalny smak. Oczywiście identyfikujemy się z miastem i z całą Doliną Karpia. Jesteśmy po prostu z Zatora. Dolina Karpia, ludzie przyjechali tutaj do nas, zakotwiczyli w mnie Zator i robią lody i słodycze, między innymi krówkę zatorską. No właśnie, zakotwiczyli w ten sposób, że wykorzystując markę lokalną, mimo że Karp się jakbyś może ze słodkością nie kojarzy, chociaż może słodko wygląda dla nas przynajmniej, to zaczęli jakby wpisywać się, wymyślać pewne rzeczy, które wykorzystują też tą markę lokalną Doliny Karpia. I to jest bardzo fajne. Lody Lollipoli można spotkać w sieci naszych lodziarni, kawiarni pod nazwą Lollipoli, kawa, lody, desery. Dostępne są również w większości dobrych restauracji w województwie małopolskim i śląskim. Kluczem do zdobywania lokalizacji było przeanalizowanie natężenia turystycznego w Małopolsce i na Śląsku, gdzie można spotkać większość turystów z Polski, nie tylko z Polski, bo mamy też sporą część klientów ze Słowacji okolicznej i zagranicy. Lollipoli jako firma nowa na Zatorczyźnie bardzo szybko się wpisała w ten nasz klimat, no i w szybkim tempie dorobiła się Złotej Łuski, czyli nagrody takiej trochę karpiowej, ale tak naprawdę nagrody gospodarczej dla najprężniej rozwijających się firm. Od kilku lat w Polsce obserwuje się także stały zwiększony popyt na lody, ale wciąż nam daleko do największych światowych rynków. Polacy zjadają rocznie niewiele ponad 4 litry lodów, zaś w chłodnej Skandynawii spożywa się ich 3 razy więcej. Przypominamy, że nasz program mogą Państwo oglądać w internecie na stronie TVP3 Kraków oraz mobilnie dzięki aplikacji TVP Stream.